To, co zapamiętam z tegorocznej cieszyńskiej Barbórki, to efektowne bączki w trakcie prologu, laserowe i pirotechniczne efekty świetlne, ale też liczne wycieczki poza drogę, wiele urwanych lusterek i niebywałe błoto. Zapraszam do obejrzenia krótkiej relacji filmowej. Wszystko zaczęło się w piątkowy wieczór, gdzie na ulicach Cieszyna rozegrany został prolog, niezaliczany do klasyfikacji rajdu, dlatego wielu zawodników wybrało nie typową jazdę na czas, ale ku uciesze kibiców efektowne piruety na zwilżonym deszczem asfalcie. Niektóre prognozy pogody na sobotę zapowiadały te właściwe warunki dla rajdu Cieszyńska Barbórka, czyli intensywne opady śniegu, mróz, jednak tym razem nie do końca tak było. Śniegu trochę, owszem, spadło, ale wyżej w Beskidach, a na nizinach od samego rana padał głównie deszcz, przez co po pierwszej pętli droga nie odróżniała się zbytnio od okolicznych pól uprawnych i pastwisk. Było ślisko i niektórzy zawodnicy doświadczyli tego dość mocno. Wielu, chcąc ratować się poprzez cięcie zakrętu, było zmuszonych poświęcić nawet lusterko swojego samochodu, ocierając się o rozstawione pachołki. Zobaczycie to kilkukrotnie w trakcie tego krótkiego filmu.